Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Kulturowe uwarunkowania wykonywania dekoracji roślinnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Sztukę układania kwiatów często nazywa się projektowaniem. Dobry projekt to nie tylko kwestia pomysłu i kreatywności, ale również umiejętne posługiwanie się takimi zagadnieniami jak dobór kolorów i tekstur, wykorzystanie przestrzeni, dopasowanie form i kształtów, wyczucie proporcji i harmonii. Kompozycja składa się z bardzo wielu elementów uporządkowanych w taki sposób, że tworzą spójną całość. Jednym ze sposobów na jej wizualizację jest rysunek. Rysunek spełnia dwa podstawowe zadania. Rozwija precyzyjną wyobraźnię przestrzenną, niezbędną w procesie twórczym. Pełni rolę podstawowego środka komunikacji i informacji. Podstawową zasadą w procesie kształcenia florysty i niezbędną w jego warsztacie pracy jest umiejętność posługiwania się rysunkiem opartym na zasadach realizmu, znajomości zasad perspektywy, budowy formy. Rodzaje rysunku. Z natury, odzwierciedlanie obserwowanej rzeczywistości. Z pamięci, odzwierciedlanie rzeczywistości na podstawie zapamiętanych cech. Z wyobraźni, tworzenie obrazu powstającego w wyobraźni. Zalety rysunku. Rozwija pamięć wzrokową, wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na otoczenie. Kształtuje umiejętność obserwacji natury, bystrość, spostrzegawczość. Zmusza do analizy obserwowanych zjawisk, cech przedmiotu, proporcji, barwy, faktury, struktury. Pozwala wyrażać swoje przemyślenia i uczucia w sposób twórczy. Pozwala wyrazić myśli i pomysły. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.